Genialne podanie Roberto Firmino i kolejna wygrana Liverpoolu. Manchester City ukarany za złamanie zasad finansowego fair play. Czy to oznacza zdegradowanie do czwartej ligi? Siemanko, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o braku Cristiano Ronaldo w dzisiejszym meczu Juventusu. Hertha Berlin wygrała, a Krzysztof Piątek, choć gola nie zdobył, to miał duży wpływ na zwycięstwo. Gol Łukasza Piszczka w ostatnim meczu Borussii Dortmund. Timo Werner bez gola. Doskonała szansa przed Robertem Lewandowskim. A na sam koniec o ciężkim meczu FC Barcelona. Standardowo oto kilka osób, które ostatnio zostały widzami naszego kanału. Witamy Was i pamiętajcie, że filmy zawsze o godzinie 6 rano. Oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, a zanim zaczniemy, wielka kasa na kanale YouTube Obstawiamy NBA. Jeżeli interesujecie się zakładami sportowymi i po prostu chcecie trochę zarobić, koniecznie sprawdzajcie ich kanał, link w opisie. A tak prezentują się ostatnie niektóre wygrane proponowane przez ekipę Obstawiamy NBA. Zapraszam do oglądania. Trwa spektakularna seria Liverpoolu. Wczoraj udali się do Norwich, aby zagrać 26. kolejkę Premier League. Ich rywale zajmowali i dalej zajmują ostatnią pozycję w tabeli. Tak więc faworyt tego spotkania był oczywiście oczywisty. Od samego początku gracze Kloppa rzucili się na rywali, ale nie mogli pokonać ich bramkarza. Ozdobą pierwszej połowy było niesamowite zagranie Roberto Firmino. Brazylijczyk w tak genialny sposób odegrał piłkę do Wijnalduma. Zobaczcie sami. Naprawdę genialne zagranie. W każdym razie do końca pierwszej połowy, mimo dominacji, nie zdobyli ani jednego gola. W drugiej części gry też kolorowo z bramkami nie było. Kilka razy wysilić się musiał nawet Alisson, którego napastnicy Norwich zmusili do interwencji. W 60. minucie Jurgen Klopp zdecydował się na wprowadzenie Sadio Mane. I to był bardzo dobry ruch, gdyż Senegalczyk napędzał ataki Liverpoolu. W 78. minucie zdobył zwycięskiego gola. Wspaniale opanował dośrodkowanie Hendersona, po czym zdobył gola. Jednak więcej goli już nie było. Przez dużą część spotkania wydawało się, że Norwich będzie drugą drużyną w tym sezonie po Manchesterze United, która zdała odebrać punkty podopiecznym Jurgena Kloppa, ale nic bardziej mylnego. Liverpool odniósł kolejne zwycięstwo. Tego, co się stało, chyba nikt się nie spodziewał. Manchester City nie będzie mógł przez dwa kolejne sezony zagrać w europejskich rozgrywkach, a oprócz tego musi zapłacić 30 milionów euro grzywny. A za co taka kara? Dokładnie za nieprzestrzeganie zasad finansowego fair play. Chodzi o lata 2012-2016. To w tym okresie miało dojść do olbrzymich naruszeń ze strony klubu. Oczywiście klub złożył odwołanie, ale jak przekonują zagraniczne media, nic ono nie da. Naruszenia są niepodważalne i teraz klub z Manchesteru będzie musiał ponieść konsekwencje tych zaniedbań. Ale co to oznacza? Czy obywateli czekają wielkie problemy kadrowe? Kto odejdzie z klubu i co z Pepem Guardiolą? Zaczniemy od tego ostatniego, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe. Już kilka filmów temu mówiliśmy o tym, że Juventus jest zainteresowany, aby podpisać kontrakt z Pepem Guardiolą. I w tym momencie przenosiny Pepa do Turynu są jeszcze bardziej realne. Umowa Hiszpana z obywatelami wygasa w 2021 roku. Pojawiają się również informacje co do FC Barcelony, która jest zainteresowana powrotem Guardioli na stanowisko trenera. Nie możemy jeszcze nic powiedzieć o sytuacji kadrowej, ale przypuszcza się, że piłkarze, którym umowa kończy się w najbliższym czasie, nie zdecydują się na przedłużenie kontraktu. Już zaraz kończy się sezon w grze Football Team, czyli polskim przeglądarkowym menadżerze piłkarskim. Wpadłem na taki pomysł, że może w kolejnym sezonie dołączę do drużyny widza i będę mógł pomóc w awansie do kolejnej ligi. Jeżeli chcielibyście, abym zagrał u Was, piszcie do mnie w grze. Zadowolenia z tego, że Manchester City został ukarany, nie ukrywał prezes La Ligi Javier Tebas. Jego zdaniem podobny los powinien spotkać PSG. UEFA w końcu podejmuje zdecydowane działania. Egzekwowanie zasad finansowego fair play i karanie dopingu finansowego ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości futbolu. Od lat prosimy o surowe działania przeciwko Manchesterowi City i Paris Saint-Germain. To jednak nie jest koniec niepokojących informacji dla kibiców Manchesteru City. Nie tylko UEFA, ale także Premier League zamierza ukarać klub. Łamanie zasad finansowego fair play to także nieprzestrzeganie przepisów Premier League. Tak więc jakie czekają ich konsekwencje ze strony ligi? Tego dokładnie nie wiemy. Możliwa jest degradacja klubu nawet do czwartej ligi. I to chyba wtedy stanowiłoby koniec wielkiego City. Angielska prasa przekonuje jednak, że na tak surową karę nikt się nie zdecyduje. Bardziej prawdopodobne jest odjęcie punktów. Nie wiadomo jednak, czy stanie to się w tym, czy w kolejnym sezonie. Nie wiemy też, jak dotkliwa będzie kara punktowa. Jednak możemy się spodziewać, że spadek do niższej ligi jest raczej mało prawdopodobny. Manchester City za dużo znaczy dla Premier League.
Już dziś Juventus rozegra mecz z Brescią. Jest to idealna okazja na pokazanie kibicom, że nic poważnego się nie dzieje, a ostatnia porażka z Hellas Verona była tylko wypadkiem przy pracy. Ten mecz Stara Dama rozegra na własnym stadionie. Jeżeli spojrzymy na statystyki, możemy się spodziewać, że z wygraną nie powinno być najmniejszego problemu. Sam Wojciech Szczęsny w ostatnim wywiadzie powiedział, że na własnym stadionie gra im się znacznie lepiej. Wczoraj Juventus udostępnił grafikę wszystkich dostępnych piłkarzy na ten mecz i na tej liście brakuje Cristiano Ronaldo. Należy zwrócić uwagę na to, że wygrana w tym meczu Starej Damie jest bardzo potrzebna. Dlaczego? Ano dlatego, że Inter zagra z Lazio. Będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz i jest wielce prawdopodobne, że Inter straci choćby jeden punkt, a wtedy Juve odzyskałoby fotel lidera. Pewnie dalej się zastanawiacie, dlaczego Cristiano Ronaldo dziś nie zagra. No, gdybym wiedział, to bym wam powiedział, no ale nie wiem. Żadna informacja o kontuzji Portugalczyka, a przynajmniej na czas, kiedy to montuję, się nie pojawiła, więc przypuszczam, że Portugalczyk prawdopodobnie dostał kilkudniowy odpoczynek. W końcu kilka dni temu zagrał całe spotkanie z AC Milanem w Pucharze Włoch. Hertha Berlin pokonała ostatnią drużynę w lidze, SC Paderborn 2-1. Był to bardzo ważny mecz dla obu ekip. Hertha musiała wygrać, aby odskoczyć od strefy spadkowej, szczególnie po ostatnich wydarzeniach związanymi z roszadami na pozycji trenera klubu. Z kolei gospodarze zajmują ostatnią pozycję w lidze. Jeżeli chcą myśleć o jakiejkolwiek szansie na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, należy zacząć zdobywać punkty. Jak do tej pory po 22 spotkaniach mają ich tylko 16. Na prowadzenie Piątek i koledzy wyszli w 10 minucie. Boyata trafił, uderzając piłkę głową po dośrodkowaniu. Chwilę później było już 2-0, ale arbiter po analizie VAR anulował bramkę. Dlaczego? Krzysztof Piątek, który asystował, zagrał piłkę ręką. Gospodarze nie poddawali się i w 51 minucie Denis Sabin zdobył gola z bardzo ostrego kąta. Trafił wręcz z końcowej linii boiska, coś niesamowitego. Po kolejnych kilku minutach Piątek mógł dać prowadzenie, ale zabrakło szczęścia. Gol dający Hercie zwycięstwo padł po niemałym zamieszaniu w polu karnym. Do piłki odbitej przez bramkarza dopadł Polak, po chwili znalazła się ona pod nogami Sukuni, on uderzył na bramkę, a obrońca stojący na linii bramkowej niefortunnie interweniował i piłka wylądowała w bramce. Wczoraj swój mecz rozegrało także RB Lipsk. Choć pokonali 3-0 Wolfsburg, to Timo Werner nie trafił ani razu. I nie będę ukrywać, że niezmiernie mnie to cieszy w kontekście rywalizacji o króla strzelców z Robertem Lewandowskim. Polski snajper już dziś o godzinie 15:30 będzie miał okazję na kolejne bramki. Bayern Monachium zmierzy się z FC Köln. W ten piątek 4-0 Borussia Dortmund ojechała Eintracht Frankfurt. W pierwszej połowie padł tylko jeden gol, ale za to zdobył go Łukasz Piszczek. W drugiej połowie trafił jeszcze Jadon Sancho, Erling Haaland oraz Rafael Guerreiro. Co więcej, młody Norwek w tym sezonie niemieckiej ligi wystąpił tylko w 5 spotkaniach, a bramkarze rywali pokonał już 8 razy. Wczoraj swój mecz rozegrała także FC Barcelona. Zmierzyli się z Getafe i pokonali ich 2-1. Getafe od początku utrudniało grę gospodarzom, grali wysokim pressingiem. Barcelona nie miała takiego pomysłu na przedostanie się pod pole karne rywali. W 20 minucie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Jordi Alba. W jego miejsce na boisku pojawił się Junior Firpo. Przełamanie przyniosła 33 minuta. Messi popisał się idealnym podaniem do Antoine'a Griezmana, a on z zimną krwią pokonał bramkarza. Na kolejną bramkę czekaliśmy 6 minut. Sergi Roberto zdobył gola po podaniu Firpo, który tylko przypomnę, na boisku pojawił się kilka minut wcześniej. W pierwszej połowie więcej goli nie było. Na gola dającego nadzieję ekipie gości czekaliśmy do 65 minuty. Mata dograł w pole karne, a Angel zdobył gola i to nawet ładnego. A Ter Stegen w ogóle nie zareagował. Goście próbowali odrobić straty i nawet gdy udawało im się przedrzeć przez linię obrony, to Ter Stegen ratował sytuację. Ewidentnie w drugiej połowie Barcelona się gubiła i pozwalała rywalom wprowadzić zamieszanie w swoich szeregach. Po tym meczu zadowolony nie był Quique Setién, który powiedział, że druga połowa była o wiele gorsza, a w pierwszej mogli zamknąć ten mecz. Hiszpańskie media podają, że z powodu urazu pachwiny w kolejnych spotkaniach nie wystąpi Jordi Alba. Zagrożony jest również jego występ 1 marca przeciwko Realowi Madryt. El Clasico odbędzie się w Madrycie. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia.